Cześć Wam! Dzisiaj to, co lubimy najbardziej, czyli prosta mechanika i usprawnianie swojego samochodu. Tak naprawdę rozwiązanie problemu, który występuje w Fordach. Chodzi mi tu głównie o Forda Focusa MK2 z silnikiem 1.4 Duratek oraz Focusa MK2 z silnikiem 1.6 Duratek. Otóż w czym tkwi problem? Problem, o którym chciałbym Wam powiedzieć, wygląda tak, że tutaj dostaje nam się woda i te przewody rozruchowe Cewka i świece dosyć szybko się kończą, szybko to nam się po prostu niszczy, bo tu się dostaje woda, i nawet tu jest przykład tego. Zobaczcie, tu jest wszystko wilgotne, chociaż ze 3-4 dni temu był deszcz. Ten silnik jest pochylony do tyłu, także wszystko co tutaj leci, to się tutaj zbiera. A właśnie, skąd nam się ta woda dostaje? Skąd woda dokładnie nam się tutaj. Dostaje po pierwsze stąd, czyli z szybia widzicie, że tutaj sobie woda spływa, pięknie tutaj potem zalega. A po drugie, u mnie tego nie będzie widać, ale ze spryskiwaczy. Zobaczcie, spryskiwacze są na masce, i przeważnie one tutaj, gdzieś są nieszczelne, puszczają. I tak, jeden spryskiwacz jego miejsce znajduje się mniej więcej tutaj. Czyli, jak zrzutujemy, akurat gdzieś wychodzi, że tutaj będzie nam rzucał wodą. Drugi spryskiwacz znajduje się na tej wysokości, czyli gdzieś będzie nam chlapał tutaj. No, to już jest mniejszy problem. Ja zamocowałem osłonę maski, wyciszenie maski, chociaż fabrycznie do tego samochodu jej nie było. To jest jakiś zamiennik. Może to jest z diesla, nie wiem nawet. Taki znalazłem. I teraz, jak się uporać z tym problemem? No co, wypadałoby tu założyć jakąś osłonę, bo co jest ciekawostką, do Fordów, czyli do tych 1,4 durateków i 1,6, nie było fabrycznie produkowanych osłon, ale do Volvo, który, do których wsadzano ten sam silnik, osłony już były. Więc co, możemy sobie kupić osłonę od Volvo? I taką właśnie osłonę nabyłem. Kupiłem sobie ją w sklepie, który się nazywa TAP, czyli Trading Automotive Parts. Oni sprzedają oryginalne części w dobrych cenach. No bo tak to właśnie znalazłem, że wpisałem najtańszą, najtańszą tą część, żeby była oryginalna. Zresztą zamienniki były w tej samej cenie co oryginał. To kosztowało około 100 zł. To była po prostu najtańsza pozycja na. Allegro I okazało się, że jest też oryginalna. Oni mają tam swój sklep, więc zapraszam Was też do tego sklepu zobaczcie, Made in Netherlands, Volvo, oryginalna część za jakąś tam stóweczkę. Link wam zostawiam w opisie. I jak wpiszecie wyraz, czy tam hasło w polu kodu rabatowego kalwat, to dostaniecie jeszcze zniżkę na taką obudowę. Ja wam teraz pokażę, jak ją zainstalować. A propos instalacji, to jest jeszcze jeden myk, bo taka osłona przychodzi bez śrub i musimy po prostu sobie sami do tego znaleźć śruby. Jakimi śrubami to przykręcić, żeby pasowały gwintem idealnie tutaj? Zobaczcie, tutaj są miejsca wszędzie na osłonę, chociaż Ford do tego samochodu jej nie przewidział. No paranoia, Najwyżej będę miał Forda z obudową Volvo i to też Wam polecam, żeby ta obudowa chroniła nam tamte przewody. Lepiej dać stówkę i mieć ochronione te przewody niż non stop co zmieniać. Ok, bo rozmawialiśmy o śrubach. Jakie to muszą być śruby? Idealnie pasują M8 na 1,25 i długość 1,70. Ja je kupiłem na Allegro, też w sklepie, który się nazywa Landcar. Wrzucę Wam do opisu link do tego sklepu. Tania rzecz, a idealnie tutaj pasują, szybko mi przysłali paczkomatem. I są ładne, skludne, i idealnie tutaj wchodzą, i idealnie będą pasowały nasz, na nasze miejsce gwintu. Dobra, to nic. Założę i pokażę Wam, jak to wygląda. Ok, zakładamy obudowę. Tutaj będzie nam potrzebny kluczyk, który się nazywa TX. 30. Dobra, no i już mamy pięknego Forda z piękną obudową Volvo. Ale ja tu widzę jeszcze jeden problem. Te kapturki, które są na cewce, są nadal nieosłonięte. Teoretycznie to tutaj jeszcze może lecieć woda. Pomyślę nad jakimś rozwiązaniem, jak to zrobić, jeszcze żeby tutaj nie leciała woda. Ze spryskiwacza tutaj raczej nie będzie leciało, bo ta woda gdzieś będzie leciała tutaj, ale z podszybia nadal tutaj może lecieć woda. Więc tak, rozwiązania wydaje mi się, że byłyby dwa. Po prostu tutaj trzeba by podszybie w jakiś sposób uszczelnić, żeby woda tutaj się nie dostawała. A drugi sposób to taki, jakby ktoś miał w firmie dużą drukarkę 3D, to można zaprojektować taką osłonę, która by po prostu tutaj dalej sięgała. Dobry sposób na biznes w sumie. Zrobić taką osłonę, napisać tutaj, że to jest jednak Ford i sprzedawać taki produkt. Co myślicie? Może ktoś z Was się czymś takim zajmuje i mógłby to zrobić? Myślę, że. Troszkę bym mógł na tym zarobić, opatentować taki wynalazek. Już to widzę, jak ktoś przyjeżdża do mnie kupić ten samochód i mówi Panie, przecież to jest przeszczep, to jest swap od Volvo, tu był inny silnik. Także polecam przed sprzedażą jednak odmontować tą obudowę. Linki i do tych śrubek i do tej obudowy macie w opisie. Zapraszam Was na następne moje filmiki motoryzacyjne, bo będzie się sporo działo. Dajcie suba, komentarz i lajka. No i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Na